Oświadczenie klubu radnych PiS w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania się przez miejskie wodociągi i oczyszczalni. O zatwierdzeniu nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ścieki uważają, że podwyżka aż o 6% jest nie do przyjęcia, dlatego będziemy głosować przeciwko tej uchwale. Klub jest zdecydowanie przeciwny przerzuceniu części kosztów na miejskie wodociągi i oczyszczalnie prowadzonej inwestycji miejskiej modernizacja sieci tramwajowej. W budżecie miasta na to zadanie były zarezerwowane środki finansowe, w tym unijne, więc nie ma potrzeby dodatkowego obciążenia kosztami spółki komunalnej, co skutkuje większym obciążeniem mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz. 22 radnych jest obecnych na sali. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 13 radnych głosowało za. Kto jest przeciwny z państwa? 7 radnych jest przeciwny. Kto się wstrzymał? 2 radnych się wstrzymało, 13 głosowało za, 7 było przeciw, 2 radnych się wstrzymało, uchwała została podjęta. Dziękuję państwu.